Siema, słuchajcie, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dawno mnie tu nie było, trochę się odcięłam, miałam maturę, miałam inne ważne rzeczy, ale już wracam, teraz odcinki będą regularnie, mam taką nadzieję. I dzisiaj zabieram Was w podróż po jedzeniu, które spożyłam w ciągu dnia. Aktualnie jestem w trakcie robienia kawy, podgrzewam sobie mleko, żeby je spienić, bo bez kawki to dzień stracony, jak wszyscy wiemy. Także tak, zapraszam Was do oglądania. Zabieramy się za śniadanie. Ja ostatnio jestem fanką bardziej wytrawnych niż słodkich śniadań, ale moja mama kupiła świeże owoce, więc obviously musiałam zrobić owsiankę. Do miski wsypuję płatki owsiane razem z odżywką białkową i cynamonem. Jak chodzi o odżywkę, ja mam jakąś z KFD, ale nie jest ona zbyt dobrej jakości, więc nie polecam. Płatki zalewam wodą i wkładam do mikrofalówki. Kroję jabłko, uwielbiam dodawać jabłko do owsianki i od razu daje taką fajną konsystencję. Kroję truskawki, które potem wyłożę sobie na wierzch. No i gwóźdź programu, czyli owsiany jogurt z Alpro. Oni mają też jeszcze migdałowy i kokosowy, ale ten owsiany to jest po prostu coś niesamowitego, zawsze go dodaję. Na wierzch właśnie wykładam jeszcze truskawki, które wcześniej pokroiłam, i maliny. No i masło orzechowe. Owsianka bez masła orzechowego nie ma sensu, jakby change my mind, ale no owsianka bez masła, czy ktoś tak może w ogóle jeść? Na wierzch sypię cynamonem i tak właśnie wygląda moje śniadanie. Uwierzcie mi, połączenie tego mega kremowego owsianego jogurtu razem ze świeżymi owocami, tymi płatkami owsianymi i masłem orzechowym. Oh my god. Chciałabym tylko zaznaczyć i powiedzieć Wam, żebyście pamiętali, że to jest to, co ja jem, co jest dobre dla mojego ciała, to, po czym ja czuję się dobrze. Nie sugerujcie się tym, każdy powinien jeść tak, jak uważa, to, co lubi, to, co sprawia mu przyjemność, to, po czym czuje się usatysfakcjonowany i to, co daje po prostu mu energię i siłę do działania. Mi odpowiada taki sposób jedzenia, jeżeli Tobie nie odpowiada taki sposób jedzenia, obviously, po prostu tak nie jedz. I co? I w sumie to tyle, co chciałam powiedzieć. Cheers. Pokażę Wam moje ulubione mleko. To jest na ten moment moje ulubione mleko. Okej. To jest mleko owsiane z Piątnicy. No i z Piątnicy, no bo skąd? I... jest najlepsze ever. Polecam. Ponieważ nagrałam Wam śniadanie trochę wcześniej i już jest godzina 13, to do kawki bym sobie coś przekąsiła i myślę, że w ramach przekąski po prostu zjem sobie, bo zostały mi takie wafle, kupiłam je w Auchan, to są jakieś biokukurydziane wafle. Jak wiemy, jestem na diecie bezglutenowej i myślę, że zrobię je sobie z moim ulubionym paprykowym hummusem. Ten hummus jest z Lidla i do tego może nałożę sobie trochę pomidorków koktajlowych, także... zrobię sobie siodes. Stwierdziłam, że dwa zjem z hummusem, a jeden z awokado, więc smaruję wafle hummusem, nakładam awokado. Sypię solą, bo awokado bez soli nie ma za bardzo smaku, na to nakładam pomidorki, no i kiełki lucerny. I w sumie tak wygląda moja przekąska do kawy. Zabieramy się za obiad. Postawiłam sobie tutaj na pieczoną czerwoną kapustę. Na talerzu na początku zrobiłam sałatkę, trochę roszponki, sok z cytryny, pomidorki koktajlowe, ogórek zielony, czerwona papryka. Odstawiłam talerz na bok i zabrałam się za moją czerwoną kapustę. Wyłożyłam ją na papier do pieczenia, polałam z jednej strony oliwą, ale ta oliwa się wchłonęła w kapustę, więc przełożyłam też na drugą stronę i polałam też z drugiej strony oliwą, posypałam solą i takimi pysznymi suszonymi pomidorami z czosnkiem. One są do dorwania w sumie w każdym sklepie i zmieniają smak każdej potrawy. No i wstawiłam do piekarnika na 180 stopni na jakieś 40 minut. Na talerz wyłożyłam też awokado i mój ulubiony paprykowy hummus, bo ta kapusta z hummusem jest przepyszna. Na wierzch mojej sałatki polałam trochę pesto, które zrobiłam wcześniej, z groszku zielonego. W garnku podgrzałam trochę fasoli czerwonej z takim mlekiem roślinnym, które nadało kremowej konsystencji. Wyłożyłam kapustę na to moją fasolę i tak prezentowało się moje danie. Było mega pyszne, to awokado super pasowało do kapusty i do fasoli. To było serio mega pyszne, polecam każdemu. Na taki deserek po obiedzie truskawki, maliny, borówki z wegańskim jogurtem. Uwaga, pokazuję Wam najszybszy przepis na zupę na świecie. Po powrocie do domu byłam już mega głodna, bo wróciłam późno, więc chciałam coś na szybko. Gotujemy brokuła. Dodajemy groszek konserwowy, mi się skończyła jedna puszka, więc byłam zmuszona otworzyć drugą.
Wszystko łączymy razem, do tego dodajemy trochę warzywnego bulionu albo na przykład kostki rosołowej. Zalewamy odrobiną wody, żeby to było bardziej jak krem niż jak taka rzadka zupa. W taki oto sposób zupa jest gotowa dosłownie w 8 minut. Do tego można dodać na przykład śmietany albo wegańskiej śmietany. Ja akurat takiej nie miałam. Najserdeczniej na świecie polecam Wam zrobić do tego grzanki. Ja miałam trochę bezglutenowej bułki, więc włożyłam ją do tostera, potem pokroiłam w taką kosteczkę. No i na wierzch miski wyłożyłam moją ulubioną lucernę. No i te grzanki, oh my god, ta zupa, nie dość, że jest po prostu niesamowicie kremowa, niesamowicie taka słodko-słona przez groszek konserwowy, to do tego te grzanki chrupiące i te kiełki, oh my god. Aż zrobiłam sobie ochotę na tą zupę znowu. Chyba ją zrobię dzisiaj na kolację, była przepyszna. Oczywiście jak to ja, zapomniałam się pożegnać, także robię to w tym momencie. Zachęcam Was do zostawienia łapki w górę. Pamiętajcie o tym, że to jest sposób mojego jedzenia, po tym ja konkretnie czuję się dobrze. W międzyczasie sobie podjadam jakieś buróweczki, jakieś orzeszki. To są takie moje główne posiłki. Oczywiście każdy dzień jest inny, czasami jem więcej, czasami jem mniej, to jest normalne. No i co, zachęcam Was do subskrybowania. Love you guys, widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że teraz mój kanał będzie bardziej systematyczny. Chciałabym wrzucać jeden odcinek na tydzień. Mam nadzieję, że to wyjdzie, więc trzymajcie kciuki. No i co, widzimy się tak to w przyszłym tygodniu. Love you. Bye.